rodzicielski, tajemniczy. Niebywale działający na kobiety. Fascynujący. Skłamałabym prawdopodobnie, gdybym powiedziała, że jest dżentelmenem. Niegrzeczny. Boże, a jak on wygląda. Ale to musicie zobaczyć sami. Mogę panu w czymś pomóc? Chciałbym się napić herbaty w pani towarzystwie. Kamil? No to jest powrót. To jest powrót, na który, bez żadnej przesady mogę powiedzieć, miliony czekały. Na pewno jest miło słyszeć takie rzeczy. Każdy mężczyzna pewnie by się ucieszył, jak mówią w ten sposób miły o nim. A wrócić po tylu latach jest ciekawie. No sam jestem ciekawy, jak ten wątek będzie się rozwijał i jakie sceny będą do grania. Cześć. Powrót Kamila tak naprawdę jest prawie nierealny, nierealistyczny nawet. Spada na nas jak bomba atomowa. I nagle okazuje się, że zupełnie przez przypadek, że znowu jesteśmy wszyscy razem. Jak za starych, dobrych czasów. W sałatkach też jesteś niezły. Mam też parę innych ukrytych zalet. Naprawdę? Łowicka to był jeden z cudowniejszych okresów. Pewien rodzaj energii, wspólnoty, to wszystko było beztroskie, piękne. Ja to bardzo dobrze wspominam. Czym skorupka za młodu nasiąknie, to jest bardzo ważne, czego się doświadczyło w młodości swojej. I te przyjaźnie potrafią być niesamowicie silne i przetrwać próbę czasu. Kinga, walę głową w ścianę i łeb mi już pęka. Ale może... można ci jakoś pomóc? Nie, można. Sam sobie muszę pomóc. Jeszcze nie wiem, jak ta paczka się zmieniła, bo dopiero rozpoznaję teren. Natomiast no, Kamil, podobnie jak ja, jest 12 lat starszy, jest bogatszy o doświadczenia, które ma za sobą i świadomość, co przed nim. Przepraszam, byłem strasznym palantem. Byłeś młodym palantem. Anka widzi szansę w nim, żeby swoje rzeczy załatwić. Może się udać Kamilowi rozwalić związek Magdy i Andrzeja? A ten Kamil, to kto to właściwie jest? Relacja Magdy i Kamila była bardzo intensywną relacją. Tam dużo się działo, była trochę też toksyczna. Dzisiaj Magda związana jest z Budzyńskim. Natomiast powoli czerwona lampka się włącza. Chociaż ciężko w to uwierzyć, bo Magda jest szczęśliwa w swoim związku, ale ten Kamil jest obezwładniający. Magda ma dzisiaj randkę ze swoją pierwszą miłością, a Kinga ją kryje. Nagle się pojawia i nagle okazuje się, że te emocje, zwłaszcza w kontekście życia prywatnego Magdy, są ciągle żywe i bardzo istotne. Dla Magdy tutaj Kamil poniekąd przyjeżdża, to znaczy, żeby jakoś w pewien sposób załatwić coś, co nie zostało domknięte w przyszłości. Kim ty jesteś? Kamil jest po to, żeby mieszać. Kamil się urodził po to, żeby burzyć ten porządek naturalny, który wszystkim się udaje ustawić. Wkracza on, no i jest absolutny tornado. Przed nim walka nie tylko o serce ukochanej kobiety, ale też w pewnym sensie o siebie. Pan profesor czeka na pana.